Nazywam się Łukasz Skołód, jestem misjonarzem Świętej Rodziny w zgromadzeniu. Jestem odpowiedzialny, zajmuję się, prowadzę razem ze współbraćmi Różaniec bez granic. Różaniec bez granic powstał 5 lat temu. Jest to grupa ludzi, wspólnota, która modli się codziennie w internecie, na żywo i omadlamy najpierw oczywiście to, co jest nam najbliższe, a więc nasze rodziny. Modlimy się w intencji tych rodzin, które nas prosiły o modlitwę i w intencji tych rodzin, które gromadzą się z nami na modlitwie, albo po prostu za tych, którzy wpisują w komentarzach swoje osobiste intencje, intencje rodzinne, za nich się modlimy. Drugą intencją, w której się modlimy, to intencja powołań. Modlimy się o nowych, świętych, gorliwych, charyzmatycznych kapłanów, braci zakonnych, misjonarzy i misjonarek. Dlatego, że Pan Bóg prosił, Jezus Chrystus mówił, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Trzecia intencja to są sprawy misji. I nie tylko tych misji, tak jak je rozumiemy, a więc misjonarzy z dalekich krajów, ale też myślimy właśnie w tej intencji misyjnej o całym świecie. To, co się wydarzyło, często jakieś trudne sprawy, trzęsienia ziemi, kataklizmy, głód, wojny czy prześladowanie chrześcijan. Chcemy właśnie to omadlać. Dlaczego te trzy intencje? Rodziny, powołania i misje? No właśnie dlatego, że taki jest charyzmat naszego zgromadzenia, misjonarzy Świętej Rodziny. I do takiej codziennej, stałej modlitwy zapraszamy, zachęcamy ludzi z całego świata. Ktoś kiedyś zapytał mnie, skąd ludzie łączą się razem z nami na Różańcu bez granic. Ja wtedy poprosiłem tych ludzi, którzy się łączą, o to, aby wpisali swoje miejsca, z których się łączą. Było tam kilkadziesiąt państw, między innymi takie państwa jak Szkocja, USA, Anglia, Litwa, Hiszpania, Papua Nowa Gwina, Kanada, Francja, Irlandia, Włochy, Dania, Australia, Nowa Zelandia, Ukraina, Norwegia, Niemcy, Czechy i naprawdę jeszcze wiele innych krajów. Jest nas codziennie kilka tysięcy na modlitwie i w ten sposób właśnie pragniemy Bogu oddawać chwałę. Ktoś napisał, że Różaniec bez granic daje mi ogromną siłę i moc, której nie da się opisać słowami. Z wielką radością czekam na godzinę 22, aby wspólnie modlić się. Elżbieta z Niemiec napisała, nie ma tu polskiego kościoła, więc modlitwa różańcowa z wami pomaga mi w tęsknocie za krajem i rodziną. Danuta z Białegostoku mówi, że tęsknię każdego dnia i czekam na wspólny różaniec. To On pomógł mi przeżyć najtrudniejsze chwile. A na przykład Jacek z Anglii napisał, że Różaniec bez granic daje mi siłę, abym nie ustał w staraniu się być dobrym człowiekiem, abym się nie poddawał, daje siłę na obczyźnie. Różaniec bez granic stał się już wspólnotą, która gromadzi się nie tylko w internecie, ale gromadzimy się też, spotykamy się 2 razy do roku na rekolekcjach. Bywamy w Górce Klasztornej, w naszym sanktuarium, jesteśmy w Bomblinie, w Kazimierzu Biskupim, czasami w Zakopanem. W tym roku będziemy koło Wadowic na rekolekcjach, więc jest to taka jedna wielka rodzina, która codziennie łączy się internetowo, ale jak dobra rodzina znajduje też czas, aby spotkać się na żywo, na wspólnym spotkaniu, by się podzielić, poznać, ale przede wszystkim umocnić swoją wiarę. Dlatego wszystkich zapraszamy i zachęcamy do łączności z nami na Różańcu bez granic, z nami, misjonarzami Świętej Rodziny.